Na rynku w Mrzygłodzie odbył się 7. kermesz karpackich smaków. Podczas największej imprezy gminy Sanok mieszkańcy i turyści mogli cieszyć się dobrym jedzeniem, słuchać muzyki i zobaczyć rzeczy wykonane przez rękodzielników z regionu. W Mrzygłodzie tylko raz w roku pojawiają się takie tłumy. To jest taki sukces nie tylko mój, ale całej miejscowości, wie pani. No, naprawdę jestem wzruszony, że aż tyle ludzi przyjechało i z nami wspólnie się bawi. Tegoroczne święto gminy Sanok zostało zorganizowane pod hasłem Przenikanie kultur. Gmina Sanok nastawiła się na to dlatego, ponieważ są to niektóre zapomniane tradycje i dlatego, aby przypomnieć młodzieży, jak pani widzi, jest tutaj duże zainteresowanie, przede wszystkim ludzie młodzi, i aby przypomnieć, aby ta tradycja była kultywowana w dalszym ciągu. Wracamy, że tak powiem, do korzeni. Ludziom się to podoba i my jako gmina kultywujemy to. Chcemy pokazać dorobek kulturowy, chcemy zapromować dziedzictwo kulinarne, kulturowe, chcemy pokazać, że mamy też swoje własne zasoby, takie artystyczne. Nie można powiedzieć, że nie chwalimy się tym, co mamy najlepsze. Jest to też zachęta i promocja do dalszej takiej działalności. Chcemy zaktywizować naszych mieszkańców, że opłaca się coś robić, bo jak się robi, to jest jednak efekt. Jedną z atrakcji na scenie był występ zespołu Pakoszowianie. 40-osobowy zespół tworzą panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich i młodzież z orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Takie wspólne występy są dla nich niesamowitą zabawą. Postanowiłam skrzypnąć panie bardzo chętnie. Przede wszystkim to, że są chętne, one nie boją się nowych wyzwań. Więc dla mnie na przykład nie było problemem to, żeby ich nauczyć jakiś piosenek do śpiewania. I generalnie praca z nimi to jest czysta przyjemność, bo po prostu potrafią na zawołanie zebrać się, pojechać i nie robią z tego żadnego problemu. Więc myślę, że tutaj naszym takim fenomenem jest to, że po prostu jesteśmy na zawołanie. Spontaniczność, przede wszystkim dobra zabawa i też coś takiego, co nas wyróżnia, to myślę, że to, że po prostu lubimy i dobrze czujemy się w tym, co robimy. Dbanie o tradycje dla tego zespołu to podstawa. Przez swoją działalność chcą uczyć tego innych. Generalnie to jest nasze dziedzictwo, więc trudno tego nie zauważać, prawda? A my się tym inspirujemy, jest to dla nas też frajda. Właśnie my się tym bawimy, dla nas to jest też taki rodzaj po prostu zabawy. I jednocześnie ukłon w stronę tamtych czasów, gdyż generalnie, no nie oszukujmy się, takie kultury jak kiedyś były, czyli kultura różnych obrzędów, różnych przyśpiewek ludowych, dzisiaj już zanika generalnie. My staramy się to przypomnieć, ale też w taki sposób dostępny dla szerszej publiczności, żeby to nie było nudne, takie byle jakie, tylko po prostu, żeby to miało też po prostu jakiś pewien smaczek. Na zakończenie kermeszu karpackich smaków na rynku pojawiły się czerwone gitary. Wybór gwiazdy nie był przypadkowy. W tamtym roku wymyślałem sobie skaldowy, w tym roku sobie wymyślałem czerwone gitary. To są zespoły mojego dzieciństwa, piosenki, do dzisiaj znam, na słowa, nucę, śpiewam i bawię się z nimi. Publiczność nie zawiodła, wszyscy wspólnie bawili się przy znanych hitach. Dużo bardzo młodzieży, co nas bardzo cieszy. Młodzieży nie dość, że dużo, to jeszcze oni znają nasze piosenki, bo jak wypuszczamy na solowe wejścia, to ta młodzież wszystko śpiewa. Wszystko śpiewa, oczywiście jest tyle, że głośniej od nas. A na koniec jeszcze fotorelacja z całego dnia.